Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj będzie to kolejny odcinek z cyklu Pogadanka. Taki mały eksperyment dla tych, którzy tam coś tam chcą zobaczyć i usłyszeć przede wszystkim. I słuchajcie, może tak, na początek czołóweczka. I zapraszam. Dzisiaj zaprezentujemy taką malutką przetworniczkę, dosłownie wielkości pudełka zapałek. Na starym stelaczku na czterech bramkach 7400. Do tego dwa tranzystory wykonawcze, no i to co, to transformator. Będziemy dzisiaj opowiadać, że tak powiem, o przepustowości rdzenia w transformatorze, a może by tak kolejny pomysł zrobić transformator bez rdzenia, nie? Coś a la Tesla, ale nie Tesla. W sumie to przetworniczko zasilicie każdy jedną cewkę Tesli, nawet dużej mocy. Tu maksymalnie chyba do 200 watów. Napięcie oczywiście na tranzystory, jak na wejściu będzie większe, to i na wyjściu będzie większe, bo większego pika dostanie. Ja tutaj sobie podłączyłem pod generator, bo generator przetworniczki pracuje. Tutaj mam przez żarówkę go podpiętego. Zresztą zaraz zobaczycie. Dobra, słuchajcie, to jest amperomierz poboru prądu z akumulatora. Tu jest napięcie na wyjściu z przetwornicy, napięcie mierzone tutaj tymi zaciskami na obciążeniu żarówką 40 W. Transformator taki podwójny, tam bodajże 2 razy 24 V. Do tego mam dwa akumulatory. Drugi, jeden idzie zasilanie przez żarówkę generatorka. Tutaj widzicie przebieg tego generatora. Znaczy to jest akurat przebieg jednej części, bo druga część jest po prostu wypełnieniem i raz puszczamy jedną połówkę, raz puszczamy drugą. To przetworniczka to jest flip-flop, tak zwany flip-flop. Nic poza tym. I teraz tak, może tak, amperomierz, może połóżmy sobie tu. Tu mamy woltomierz na wyjściu, na tym na wejściu. Co się dzieje z cewką Tesli? I teraz tak, zademonstrujemy taki prosty przypadek, taki co tutaj mi wyszło. Chodzi o częstotliwość taktowania. Aha, kurde. Częstotliwość w tej chwili przetworniczki to jest 276 Hz, która już sobie tutaj taktuje. Tutaj mam PR-ka, którym będę mógł sobie regulować to. To coś, a wy sobie zauważcie, co się będzie zmieniać. Dobra, woltomierz sobie jeszcze tutaj też gdzieś postawię, tak żeby było widać. Moment. Amperomierz. Ten mały amperomierz z akumulatora. Ile pobieram prądu z akumulatora? Moment, jakieś refleksy dziwne. Skąd te refleksy? Dobra, okej. I teraz tak. Amperomierz poboru z akumulatora, wyjście z przetwornicy mierzone na żarówce. Na żarówce. Włączmy go przez amperomierz. Przetworniczka, częstotliwość przetwornicy 274 Hz w tej chwili. I teraz tak, pobieram 1,9 A z akumulatora. W sumie jest 2, 24 V. Pobieramy 1,9. Na transformator idzie 1,9. Napięcie na wyjściu 246 V. I teraz tak. Zmieniamy częstotliwość. Zmniejszamy częstotliwość. I słuchajcie. 245, 4, 1,9 A. No to taka była. I teraz tak. Zwiększam częstotliwość.
pobieramy z akumulatora 3,5 ampera, a na wyjściu niecałe 200 voltów. Zmniejszmy sobie, żeby pobierać jak najmniej z akumulatora. Zauważcie, że wyjść 101,8, 1,84. Zaraz, 1,8. Przestał drżeć transformator. Zmniejszyłem częstotliwość do 150 Hz. 150 Hz przetwornicy, 150 Hz na wyjściu, 40 żarówka, 220 V, 1,8 Ampera, słuchajcie. No to chyba dałem do zastanowienia, czy mniej amper pobieramy, czym to jest zależne, czy mniej amper pobieramy z akumulatorów prądu, tym wyższe napięcie mamy na wyjściu. Trafa. I teraz tak, przecież to powinno być na odwrót. Więcej pobieram z prądu, większe napięcie na wyjściu. Większe napięcie, mniejszy prąd. Ale to by było tu, mniejszy prąd, a nie na wejściu przetwornicy. I teraz się zastanówmy, to będzie taki bardzo krótki odcineczek, słuchajcie. Czy jest możliwość wykonania transformatora, który będzie miał zysk? To nie jest żadny free energy, także słuchajcie, to żadny free energy. Ta przetwornica ma, on zimna jest, może pracować kilka godzin. Ta przetwornica ma może z 40% sprawności, zresztą możecie sobie poprzeliczać. 24 V, 1,8 Ampera, ile pobiera? 220 V. Tak? 220 V, 40 żarówka, obciążenie. Kwestia leży w samym transformatorze. Rdzeń transformatora po prostu nie przenosi tych częstotliwości i cały pikus jest na tym pogrzebany. Gdyby zrobić toroida, ale nawinąć, zamiast rdzenia, nawinąć uzwojenie pierwotne, a potem w ten sposób na uzwojenie wtórne, czyli bez rdzenia, byłoby ciekawie. Nie mielibyśmy straty na rdzeniu. Dobra, ja pozdrawiam, z pogadanki to tyle. Słuchajcie. Dobra, będzie dobrze. To by było na tyle, ja pozdrawiam. Króciutki filmik z pogadanki, dałem do zastanowienia, co? Czym mniej prądu pobieram z akumulatora, tym więcej mam prądu na wyjściu. A wszystko zależy od częstotliwości i od tego transformatora, który jest na wyjściu.